twórca hojnie obdarzył, prawda, Rzeczypospolitą żyzną ziemią, ale także i tymi zasobami geotermalnymi, geotermicznymi. Proszę zwrócić uwagę, że ten pas ciągnie się od Islandii, która bardzo bogato wykorzystuje, aż po Turcję. I tutaj w granicach Rzeczypospolitej widzimy około 80% terytorium Polski. To jest takie terytorium, które się kwalifikuje do energetycznego wykorzystania właśnie tych zasobów geotermalnych do celów grzewczych, a także, jak się za chwilkę okaże, do celów wytwarzania energii elektrycznej. Proszę Państwa, pan profesor Julian Sokołowski, twórca geotermii w Polsce, ten, który, proszę Państwa, był spiritus movens, prawda, tego również, że jesteśmy tutaj w tym zacnym miejscu, opracował na bazie wielu tysięcy odwiertów, które realizowano, szukając innych surowców, miejsca, które później jego następcy, między innymi siedzący tutaj pan profesor Jacek Zimny z zespołem Akademii Górniczej Hutniczej, połączyli i stworzyli izotermy, i te, proszę Państwa, mapy są dostępne, one są publikowane. Dla każdego z Państwa, kogo interesuje, jak w danym powiecie mniej więcej wyglądają te temperatury na głębokości 3000 metrów, 4000 metrów, jesteśmy w stanie to udostępnić. Dla ciekawostki, aby zaspokoić Państwa tutaj, warszawiaków, ciekawość, to powiem, że Warszawa to ma tak mniej więcej 110 stopni, tak, a koło Mińska Mazowieckiego nawet jest 120 stopni Celsjusza na głębokości 4000 metrów. My potrafimy wiercić 7000 metrów. Rosjanie wydobywają ropę 10 tysięcy metrów. Amerykanie wywiercili otwór na Kamczatce Rosjanom 11 tysięcy metrów, wydobywają. Więc proszę Państwa, 4 tysiące metrów to jest żadna sensacja dzisiaj, przy aktualnej, prawda, stanie techniki.